Słuchajcie, jest tak. Wziąłem się do przestrojenia tego amplitunera AT9100 i kolejne, że tak powiem, bardzo niemiłe niespodzianki pozostawione przez serwisanta, w którym był ten amplituner. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, gdzie on był, ale po rozmowie z właścicielem tego amplitunera, przy okazji pozdrawiam panie Darku. Tak, dobrze? Się nie pomyliłem? Chyba się nie pomyliłem. Aż normalnie zobaczę w telefonie, czy to jest pan Darek. Tak. Dobra, weźmy, że tak powiem, i powiedzmy, co jest narobione, na że tak powiem. Powiem może za brzydko, ale dobra, nie będę. Postaram się dzisiaj nie przeklinać, chociaż jeden filmik, który tutaj przed chwileczką nagrałem, po prostu nie nadawał się do puszczenia na YouTubie. Zobaczcie, jak potencjometr od vericapu wygląda i od korekcji dolnego napięcia. Wyłamany kompletnie. I wiecie, co wam powiem, żebym nie miał takiego potencjometru, takiej płytki, to bym tego amplitunera nawet nie dał rady zestroić. Oprócz tego, że napięcie vericapu zaczyna się od 8,5 V do 30 V maksymalnie, no bo tyle jest maksymalnie, powinna być głowica zestrojona. Nie od 3 do 30, tylko od 8 się zaczyna. To jeszcze ktoś pokręcił heterodynę, tak, żeby chociaż jedno stację to odbierało. Zacząłem go dzisiaj sobie, tak przemówię przy okazji, przyjdę, to go dzisiaj sobie zrobię. No i zrobiłem, już tak powiem. Nie wierzę, normalnie nie wierzę, żeby to był mój amplituner. To kurczę, wszystko bym zrobił, żeby odzyskać, z tego co słyszałem, 140 zł za przestrojenie tego amplitunera było wzięte. I nie wiem, co tu jeszcze było robione, ale były akcje od samego początku. To końcówka mocy, tranzystor z opiłkami, przykręcony do radiatora. Po prostu, no żal, normalnie żal, że ktoś taki, nie wiem, czy on prowadzi serwis, czy nie prowadzi serwisu, czy to po prostu... Dobra, może byśmy skończyli już narzekać. I tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, że nie myli się tylko ten, który nic nie robi. No ale żeby potrafić chociaż powiedzieć, że potencjometr jest uszkodzony od vericapu, że się nie da tego zrobić, no i odłożyć to nawet na półkę. Chyba że po prostu się znajdzie zamiennik, albo szukać tego zamiennika na gwałt po prostu, bo to jeśli ktoś sobie to uszkodził, no to powinien albo to naprawić, albo to, nie wiem, a nie powiedzieć, że sprzęt jest przestrojony. Jest tak nakręcony, że jest masakra. Jest przekręcony, jest rozstrojony kompletnie. Także zaraz może się uda mi tutaj naładować akumulator w kamerce i będziemy coś tu działać. No. Dobra, dosyć tego marudzenia, tak jak mówiłem. Zacząłem podstawiać, tutaj już podmieniłem tą płytkę, ponieważ tutaj ktoś wyłamał ten potencjometr do tego, tak jak już mówiłem, do ustawiania 3 V na varicapie. Teraz jeszcze trzeba założyć ten ślizgacz, który też tutaj widzę, że ktoś go polutował. O, dobra, się bierzemy do robotki. No i dobra, i teraz tak, montujemy ten ślizgacz. Zaraz będziemy tutaj próbować cokolwiek ustawiać, ale to jeszcze zanim to będzie, to jeszcze trochę potrwa. Tu jest czyste wszystko. Musimy go teraz tak zamontować, żeby tak jak było, wszystko tak jak było. Płytka wmontowana. Teraz tak przekręćmy sobie do końca w tę stronę. OK.
voltu. Okej, się wpasował. Teraz w drugą stronę. Okej, jest do końca. Jest do końca, aż się oparł. Poruszamy nim trochę w jedną, w drugą stronę. O. Tak, żeby się ustabilizował, bo on nie ma takiego ząbka, żeby... Dobra, ok. Teraz tak. Co tu było dalej? Była śrubeczka ta malutka, ale był jeszcze taki krzyżaczek dociskowy. Chyba. Oj, oj, czy wsadził gdzieś? Chwileczkę go miałem. Tak wybierałem. Już pewnie zleciał gdzieś. Kurczę, no, nie do wiary. I znowu wyjdzie film prawie live. Musi być gdzieś tu na stole. Może się uda wymienić ten potencjometr bez wybierania kondensatora, czyli bez rozbiórki całego amplitunera. Ok, musimy to dosyć mocno docisnąć, żeby to teraz jeździło. W jedną stronę jeździ, w drugą stronę. Jeździć. Dobra. Podepnijmy teraz zasilanie i masę i wyjście wericapu. Musimy to przylutować. Tak, żeby było tutaj... Nie pomyślałem, mogłem zdjąć tą starą cenę z niego. Zasilanie wericapu 30 V. Ok. Dobra, teraz spróbujmy założyć obudowę na to coś. Też poklikamy. No,
będzie trzymać, się trzyma. Dobra, okej, okay, potencjometr wymieniony. Teraz weźmy sobie miernik i sprawdźmy napięcia velikapa. Czyli tak, łapnijmy minus. Gdzieś to był taki fajny minus. Masę znaczy. Przygniazdki, dobra. Odpalmy go. I teraz tak. Środkowa nóżka to jest wyjście. 5 voltów. Zmniejszmy go do końca. Ok. 5,25. To teraz musimy wziąć mały trymerek i poprawić właśnie ten potencjometr, który tu został zdezolowany. Okay. To zaczęło łapać. 5,90 nie w tę stronę. Ustawmy sobie równo 3 volty. Jak się da. Krótko się nie trzyma. Dobra, zdajmy ja na razie to pokrótce. Aha. Bo ona mi tu trochę przeszkadza. Taki dostęp. Trzy i jeden volta. W sumie mogłoby zostać. 2,93. Zobaczcie. 3,01. No to teraz kręćmy sobie w drugą stronę i sprawdźmy, czy mamy 30. Dwadzieścia sześć. W sumie mogłoby tak zostać. Ale jeśli... Zobaczmy teraz tak jeszcze. Co jest? Co go zabolało? Teraz tak, zobaczmy jeszcze, jakie napięcie dochodzi do niego. 30 V. A na wyjściu velikapa mam 26 V. No to teraz korygujmy sobie jeszcze tym PR-kiem na zasilaczu. Czekajcie, muszę wziąć sobie trymerka. No jest. Jest od 30 do... Czekajcie, muszę dotknąć. Od... No teraz jest dobrze. 3,07 do 30. No i dobra, słuchajcie, spróbujmy teraz cokolwiek zestroić. Tutaj widzicie, będziecie widzieć naszą, moją heterodynę tutaj tego ampitunera. Już się kurde powróciłem. No i co, poza tym, odpalmy go. Zobaczymy, co on teraz zaczął odbierać. O. Zobaczcie, zaczęło coś odbierać, ale bez sygnału, chociaż antena jest utknięta. Przelećmy sobie do końca i musimy ustawić dolną część zakresu cewką. Czyli tak, ustawiamy 98, tutaj jesteśmy, w tej chwili to jesteśmy na 102. No dobra, tak.
przejechać, ustawić 98,2. 98,2. 98,2. To jest tu początek zakresu. Tu dalej będziemy zobaczyć, czy tutaj no coś jest. Nawet jeszcze dalej leci heterodyna. No i dobra. Czyli tak, musimy cenę, czy tu gdzie jest ten trymer mały. Ten to nie, bo ten to metalowy. Ale numer. Mam taki szary fajny. Dobra, skończę ten tunel i wtedy posprzątam, może się znajdzie. Czyli musimy to ją zwiększyć i jedziemy do końca. Zwiększyć i jedziemy do końca. No i dobra, i mamy koniec zakresu gałki. Ustawiamy ją. Coś to słyszycie teraz? Gdzie ona tu jest? No jest, jeszcze kawałek niżej. Musimy troszeczkę ruszyć rdzeń do góry. Tu jest. No i dobra, jest 98,200, a górny zakres 118,7, czyli musimy sobie przejechać o 10 MHz na razie. No, zaczyna coś odbierać te radio w końcu. 118 jest, nawet za daleko jest. 118,7 to jest tu i tu końcówka skali, no to a jest do 119, czyli musimy teraz trochę skorygować C25, trochę zmniejszyć. 118,7, czyli tutaj musimy być, o tu w tym miejscu. 118, o tu, 118,700, to już jest 108 MHz, bo 10,700 to jest właśnie pośrednia, którą wam mówiłem, jak ja ustawiam pośrednią, nie? W zeszłym odcinku. No i dobrze jest, troszeczkę dalej. No to teraz znowu 20 MHz do 2,98,200. Zobaczymy, czy do końca się zajdzie. Tak, jest. Nawet trochę więcej zakresu. Ale niedużo. Tu jest 200, tu jest koniec skali. Czyli heterodynę mamy zestrojoną z nadmiarem 0,5 MHz w dół i 0,5 MHz w górę w tej chwili, nie? Bo dokładnie stoi heterodyna. Stoi 97,400, to 1 MHz i do dołu lecimy. 97 to za dużo. Troszeczkę ją zwiększmy, czyli musimy wykręcić rdzenia. Wkręcić znaczy, wkręcamy rdzenia, to zwiększamy częstotliwość, bo rdzeń jest aluminiowy, nie? Gdzie my tu jesteśmy? Tutaj jesteśmy. O tu. Czyli max 98,300 i teraz jedziemy o 20 MHz do góry i kręcimy w drugą stronę. No i jest. Na 119,800. Trochę dużo. Będą później gęsto stacje, nie? Musimy mieć tu 118,800 zrobimy. 118,700 to jest koniec 108. Troszeczkę z zapasem zróbmy. Dobra, te trymery. I zmniejszymy ją.
Okej, okay, jest. Jest. Mam jeszcze podsłuch. Na heterodynę? Tak brzmi heterodyna. Czyli nic. Dopiero jak... Słuchajcie, jak dobry nadajnik AM. Jak postukam w ekran głowicy, nie? To słychać w głośniku. No i dobra. 20 MHz w dół. I jedziemy, zobaczymy, czy się zgadza. 98-200. Jest. Nawet 200, nawet 300. 97-600. Dobra, będzie elegancko. Będzie cały zakres plus minus. Jeszcze więcej, nawet do 108,5 będzie odbierać od 87, od 87 do 108,5. Dobrze jest. No to teraz tak. Częstotliwość mamy heterodynę ustawioną, to teraz robimy w ten sposób, że zobaczcie, jak jest pokręcona pośrednia. Ustawmy sobie stację 91,2. I zobaczmy 91,2 plus 10,7. Zobaczmy, o ile jest pośrednia ustrojona. 91,2. Ustawmy sobie równo środek stacji. Jest sygnał. Jest stacja. Zaczęło odbierać. Także w miarę jest ok. Po wymianie tych kondensatorków. Plus 10,7, 91,200 plus 10,7, to 101,9 ma być heterodyna, a jest 101. Zaraz zobaczymy, niech sobie łapnie teraz 101. No niedużo, a już ja ją wcześniej poprawiałem, niedużo. Jest 101,90. 3 prawie, 9,29, czyli 29 kHz mamy pośrednią odstrojoną do dołu, czyli musimy ją teraz sobie poprawić, żeby tutaj stała heterodyna równo. No to tak, cofniemy sobie równo o to ile trzeba. 91,9. Ustawmy sobie 91,9 gałką od heterodyny. Dziwnie ta heterodyna ta sztuka, nie? 91,9. Zaraz zobaczymy. 91,9. Troszeczkę jeszcze cofniemy, tak żeby idealnie się strzelić w tą częstotliwość. Bo tylko 300 kHz mamy odstrojoną pośrednio, nie? No i jest ok. 91,897. No to prawie 9. Dobra. Niech sobie łapnie z automatu. O, mamy 91,901. 900. Idealnie stoi heterodyna. A mamy odstrojenie. Tutaj widać. Mamy odstrojenie o no, dwie grubości wskazówek, nawet więcej, nie? Czyli teraz tak. Pośrednia częstotliwość to jest cewka L10 i filtry L10 i L9. Ustawiamy sobie L10 na max sygnału. Ok. Mamy max sygnału na tym wskaźniku, a teraz L9 korygujemy sobie ten. Ciężka sprawa, bo tutaj chyba cewka jest rozpieprzona. Już ktoś tym kręcił. I bez dzwonka może mi się uda to zrobić, no. Pośrednio. Wskaźnik. Pada sygnał. O,
nie wiem, czy to widać za moją ręką, czy nie. Patrzcie, mamy równiutko 0 na wskaźniku. 91, praktycznie się nic nie odstroiło. Teraz tak, w prawo jedziemy i w lewo jedziemy. Zobaczcie, jest i w lewo. Zaczął wskaźnik działać i w lewo. No i dobra, i teraz tak, ustawiamy sobie pierwszą stację, która ma słabą czułość. W ogóle to ustawmy jako stację na środku skali. No jest, jest słabo czułość. I układ wejściowy na max sygnału. Układ wejściowy mamy na środku, nie? Teraz tak, dolne stacje, pierwsza jakaś z brzegu, dolna stacja, na środku ustawmy, słabiutki sygnał, tylko dwie, nie? Teraz tak, interrodynę możemy już ściągnąć, znaczy ten, antenkę od SDR-a. I teraz ustawiamy sobie cewkami wzmacniacz wejścia antenowego. O ile nie był pokręcony, tylko teraz tak. Wiecie, jaki jest motyw? Heterodynę mamy zestrojoną, ale nie wymienione zostały który to był moment, ja muszę sobie zerknąć schemat. Niewymieniony kondensator C18 na 39 pico i niewymieniony C27 na 3,3 pico. Czyli teraz tak, tu mamy C18, jest wymontowany i zostawiony, a powinien siedzieć 39 pico, czyli ten kondensatorek. No dobra, będziemy to podstawiać, za chwilę podstawię i ciąg dalszy za momencik. No dobra, trwa wymiana tych kondensatorków i jeszcze raz będziemy musieli skorygować tą heterodynę, bo bo ten kondensator 3,3 pico też siedział 18 pico od Archa, nie? Czyli nam teraz w tej chwili pojechała już ta heterodyna, prawdopodobnie niedużo, ale troszeczkę, właśnie go tutaj wymieniam. Ok, bo był wybrany jeden, całkowicie jednego nie było. Dobra, czekajcie, podpalmy, zobaczmy jak, co tu się z tym teraz je. Czy to zatrybi, czy nie. O, od razu sygnał. Proszę, zaraz zobaczmy, odkąd dokąd bierze heterodyna. Tu jeden jest. 98, tak, i 2 ma być. 98 i 2 jest. I 2 tu. No dobrze stoi. I teraz 20 MHz do góry, czyli 118,7. 118,7 powinno być tu. Jest, nawet więcej. Nawet do 119. No to trochę pojechała heterodyna, ale niedużo. Zobaczymy, czy przy AFC się dostraja z automatu do stacji, czyli jest ok. Tu mamy stację AFC. Jest, się dostraja. Tu widzę na heterodynie, że się z automatu dostraja do stacji.
I tutaj też widzę, że się dostraja do stacji. Tylko teraz czułość. Została czułość. Weźmy sobie najwyższą stację i ustawmy sobie trymerki od wzmocnienia. Gdzie jest mój? Czyli tak, skorygujemy najpierw układ wyjściowy. Teraz wzmocnię. Trochę wkręcimy. Dosłownie o pół obrotu cewki wzmacniacza i korekta trymerkami, nie? Już jest za dużo, są wkręcone, bo już nie łapią trymery. Czyli wycofajmy tego. Bardzo słaby sygnał. Co jeszcze zostało w tym radiu napierniczone? Kurde. Pośrednia zestrojona. Tak myślę, co tu jeszcze było wybrane z nim. Zaraz jeszcze przemierzę napięcia na tej głowicy, bo mi się nie widzi to. Heterodyna już chodzi. Ale poziom sygnału to jest tragedia. Izraelski premier powiedział szefowi polskiemu rządu, że nie ma podstaw do porównywania działań Polaków podczas holokaustu do działań Żydów. Chodzi o wczorajszą wypowiedź Mariusza Morawieckiego na konferencji Polaków. Na pytanie, czy wydarzenia w miejsce po Polakach, którzy dorośli w czasie wojny na ukrywających się Żydów, premier odpowiedział: jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy, tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy, nie tylko niemieccy. Sformułowanie to w Izraelu zostało wybrane jako stwierdzenie, że wśród sprawców Holokaustu byli także Żydzi. Zareagowała wiceszefowa MSZ Izraela. Do sprawy odniósł się szef kierunku policji premiera Marek Sus. Telewizja z polskiej programu Rolnicza 17 powiedział, że Polska musi bronić prawdy historycznej. Nie,
paliwo jest skręcone. Taka składa po prostu powinna zostać uznana jako stwierdzenie oczywistych faktów. Już w nocy w tej sprawie komunikatą. Mamy szum przy stereo i na tylko na dwie kreski bardzo słaby sygnał na wysokich częstotliwościach. Czyli jednym słowem, wiecie co, jaki motyw odwalimy? Motyw taki odwalimy, że wstawimy kondensator między dwoma filtrami, które będzie nam mostkował sygnał między L4 a L5, dokładnie od C14 do R5. Do C8. Musimy między C8, między albo R5, no bo to jest to samo, między R5 a C14 wstawić 3,3 pico kondensatorek, czyli od górnych filtra. One tutaj były widać, nie chciało to im działać, to ktoś je podjął, zaraz wam pokażę. Mieli kłopot z małym sygnałem. Czekajcie, może ostrość łapnie. To zobaczcie, te cewki są z sobą złączone. Trzeba teraz dokładnie trzeba bodajże między tą nóżką a tą nóżką wstawić kondensator 3,3 pico. Chyba że teraz zobaczymy, czy to jest, czy to tu, czy tu, czy tu, czy na dole cewki. Albo tu i tu. Zaraz zobaczymy, które cewki są z sobą do masy. Do masy to ta L4 to na pewno nie jest podłączona, bo ona jest, napięcie idzie przez nią, zasilanie głowicy. No dobra, podstawimy i zobaczymy, co się zmieni na wskaźniku, bo na razie jest lipa, że tak powiem. No słuchajcie, tunerek dostał, że tak powiem, nowe życie. Nareszcie. Uporałem się już z tym radyjkiem, tylko jeszcze ten wskaźnik się przycina. Tak przy połowie. Słuchajcie, pięknie gra. Longness. I dostał mocy. Miała wieńczyć wieża. Znaczy mocy. Dostał, że tak powiem. Te kościoły miałyby stanąć. Dostał czułość. W miejscach wysokich. A wszystko. Słuchajcie, bo tutaj było troszeczkę nasiekane. 3,3 pico od spodu cewki zostało podstawione, a nie wyginane, tak jak było te rdzenie. No niestety, na te starsze ampitunery i tunery nie wszystkie były parametry identyczne miały. Niektóre były naprawdę super, a niektóre było trzeba troszeczkę zmodyfikować, nie? I tak, żeby już tak jest dosyć dobra czułość, z tego co widzę, bo odbiera nawet mi stare stacje, te dalekie stacje. Tu się przycina trochę ten wskaźnik. No. I tu jest ta bliska stacja, pół kilometra, to wali do końca, nie? Na pół kilometra, 300 metrów ode mnie. Tu jest daleka stacja. To jest stacja aż prawie spod Olsztyna. Ale mam podpięto właśnie ten swój dipol, dlatego to tak w miarę fajnie odbiera. Praktycznie na tej stacji mogę tutaj testować, że jest dobrze. I na polskim. To jest pierwszy program polskiego radia. Jeśli to odbiera bez szumu przy stereo, to jest ok, nie? Dobra. Reszta to jest tutaj niedaleko, w tym przemieniucha, także się przycina. Dobra, jeszcze czyszczenie. Spróbujemy przedmuchać delikatnie ten ten wskaźnik i pomału będziemy kończyć z tym ampitunerem, także efekt końcowy jeszcze przed nami. Stan jest piękny. Rozmawiać. Rozmowa Szymona.
i już dostał swoją nową jakość. Efekt za momencik będzie koniec. No jeszcze czyszczenie tego. Z jednej strony nie ma, co jest fajne, może wskaźniczka. Kolejny bubble znalazłem, słuchajcie. Potopiło wskaźnik. Ktoś wstawił 100 mA żarówki we wskaźniki. Boże, ludzie, no czemu tak? I teraz co z tym zrobić? Wstawić diutkę. Zawsze to będzie 50 mA, nie? Ajajajaja, jeszcze dobrze, że ten nie jest topiony. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze jedno podejście. No musiałem wszystko jeszcze raz rozkręcić, żeby dojść do tego wskaźnika, no. Ach, Boże, tak myślałem właśnie, dlaczego one tak mocno świecą. Powiem tak, brak mi słów, jeśli w ten sposób podchodzą do sprzętów serwisy, to po prostu, no brak słów, no. Nie będę się wypowiadał. Słuchajcie, co teraz z tym wskaźnikiem mam zrobić? Spróbować wymienić to plekse pod spodem. O ja. No tak wyjarać, no. Ale kto ma takie pojęcie? Kurczę, żarówka 100 mA, 150 mA ta żarówka pobiera. Zaraz jeszcze podłączę miernik i pokażę wam, że wstawili samochodową żarówkę. Spójrzcie, jak to wygląda. Jak rozpuchło. Dlaczego się wskaźnik zacina? Ładnie, nie? Tylko pochwalić. No, dociąłem pleksę. Jest to pleksa z matrycy LCD. Ten spodnia część. Ona nie jest gruba, ale może wymaskuję tutaj tą pod spodem. Tutaj odeciąłem pod tę skalę. Zaraz będę to montował. I się schodzi mi już nad tym tunerem trzeci, drugi dzień. Weekend. No. Ciekawe, co to będzie. Poskładałem, wymieniłem te pleksy popalone. Jeszcze podlutuję tylko przewody i sprawdzimy, czy to zadziała, czy nie zadziała. I zaraz jeszcze ograniczymy prąd na żarówki. Momencik, muszę wziąć tą pęsetkę. Godzinę czasu. Wskaźnik. Dobra. Wiecie, w Polsce się nie zacina. 10% osób cierpi na chorobę gruczołową. Zobaczcie. Bądź choroba loda nie w przeszłości. Leci aż za bogato leci. Ale nic się nie zacina. Czyli akcja, operacja udana. Tylko teraz jeszcze jedna rzecz, która mnie dowala, że tak powiem. Tu są oryginalne żarówki. No nawet jedna chyba nie łączy. Zaraz je tutaj poprawimy. No sieć. Co jest? No było sobie podświetlanie. Teraz je stąd wyciągniemy, jeszcze raz włożymy. Ta dolna nie chce łączyć, tutaj gdzieś robić warstwę. Pewnie brudna. Podjąłem, delikatnie się świeci.
A tu wstawiamy, panowie, diodkę, konieczność, bo nie dostanę teraz już takich małych żaróweczek 0,35 mA, czy tam 0,50 mA. Trzeba wstawić diodkę. Dobra, nie będziemy tego grzać, bo szkoda skali, szkoda tych wskaźników. Musimy wstawić diutkę prostowniczo w szereg z żarówkami, zawsze to o połowę zmniejszy ich temperaturę, że tak powiem. Teraz wstawimy. Zobaczcie, się nic nie zacina. O. Wszystko gra, tylko obniżymy natężenie świecenia tego sprzętu. Dobra, słuchajcie, teraz dopiero można powiedzieć, że sprzęt jest po serwisie, że tak powiem. Co zostało wymienione? W pierwszej kolejności podkładka mikowa pojechała, rezystory emiterowe. Prąd ustawiłem po swojemu, nie nagrałem tego filmu. W sumie spędziłem nad tym tunerem ponad 23 godziny pracy, 2 dni pełne bite, bo jest godzina w tej chwili, żeby nie skłamać, tam jest zegarek. Niedziela 19:46. Poszły, tak, emiterowe, prąd ustawiłem wpinając się amperomierzem w szereg z tranzystorem, z tranzystorami od plusa. Potem został wymieniony potencjometr od varicapu, czyli od ustawienia, ponieważ tutaj jak widać nie ma już nie ma już czym ustawić, nie? Ktoś wyłamał mały ten potencjometr do regulacji niskiego napięcia. Z wyświetlaczem, z tym wyświetlaczem wyszło, że za dużo żarówki wstawionej, zobaczcie, jak potopiło. Ustawione zostało przystrojona głowica, zostały wymienione jeszcze 2 kondensatory, o których ktoś zapomniał. I dołożony 1 kondensator do filtra, który mostkuje filterek, zaraz wam pokażę na schemacie. Gdzieś tu miałem schemat. O, tutaj, dokładnie tutaj między L a 4, o, w tym miejscu jest założony kondensator, nie? 3,3 pico. Po prostu już sygnał przelatuje sobie dalej. No bo one powinny być w wspólnym ekranie, a tutaj fabrycznie było robione, że obok siebie były stawiane i ekran. Po prostu ta głowica była kiedyś całkowicie zaekranowana, dlatego to ładnie wszystko chodziło, a w tej chwili tu nie ma ekranu na całej głowicy, dlatego dostał się ten kondensatorek tak jak ma być między L4 a L5. I słuchajcie, dostało czułość piękną, radyjko, trzeba dostroić, bo jest mute włączone, to mute AFC, zobaczcie, troszeczkę się odstroję, zobaczcie na wskazówkę, wciskam AFC i z automatu się dostraja. Nie za tęgo, nie za bogato, ale się dostraja. O. Jest tak, odbiera nawet zagraniczne stacje, zobaczcie, nawet stereo na zagranicznych próbuje łapać. Potwierdziło mi. Patrzcie, tutaj też jest zagraniczna. Tu jest nasza i to ta bliska mnie. Już wygięło wskaźnik do końca. 2. Nasza, niedaleko też. Słuchajcie, ruskie. Po rosyjsku. Jak stereo wyłączę, to nawet... Słyszycie to muzę? Fajne kawałki czasami z Kowna puszczają, wiecie? Tak, żebym miał dobrą antenę jeszcze ze wzmacniaczem, to bym, kurde, czasami nagrywał.
Albo żeby tytuły mówili normalnie, a nie pod desku. Dobra, jedziemy dalej. Stereo. Następny ruski. To już polskie. To już nasze polskie. I ta druga połowa przy takim, powiedzmy, założeniu. Nie mniej liczy tych stacji, ale jest naprawdę dużo więcej niż na normalnym radyjku. No to się mówimy, Zacia. Bo do Kielc na mecz z Koroną nie pojedzie, no bo za nadmiar żółtych kartek. 105. Tutaj 107,9. Posłuchajmy Radio Maria i nas teraz. I końcówka. Dosłośnie. Jest elegancko przystrojony. Gdzie te ruskie były? Ranie poznawcze, pożyteczny hit. Ale w Polsce również. Akcji policjantów. O, to jest ruska stacja. Jeśli to odbiera, to od mojej anteny jest 140. Suwok do Kowna ile jest? Tak w linii prostej, no 140 będzie, bo samochodem trochę więcej. No, trochę wybrałem z niego. Badziewia. Dobra, ja bym chciał zakończyć. Z tym tunerem już więcej filmów nie będzie. Tunerek jest stan praktycznie idealny. Troszeczkę tutaj patrzę, że ta pokrywa na tunerku jakieś takie ma delikatne rysy, ale stan jest piękny, no. Także warto, że tak powiem. Sam bym chciał mieć coś takiego u siebie, no. Wzmacniacz zimny, także z tym prądem obczaiłem, wszystko jest ok. Nic nie rośnie, nic nie burczy przy delikatnym, przy prawie ciszy. Zaraz jeszcze słuchawki sobie podepnę i sprawdzę, jak to gra na słuchawkach tak bardzo cichutko, nie? Bo jeśli prąd jest za niski, to potrafi być przy cichutkim słuchaniu, o takim, o tylko cykaniu takim delikatnym. Potrafi harknąć, harczeć, nie? Ale nie ten. Jak jest prąd, jest źle ustawiony, jak jest za niski, nie? Dobra, dosyć zajechało wschodem, nie? Na moim kanale. Pozdrawiam i mam nadzieję, że docenicie ten film tak normalnie, pozytywnie.